Jest 10 lipca, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Odnaleziono zwłoki starszej kobiety. Pijany spowodował kolizję. Połamane drzewa. Kiermasz książki przeczytanej. Wyścig o wielką nagrodę Bełchatowa. W sobotę na terenie działek za osiedlem Binków odnaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało było już na tyle w złym stanie, że tożsamość ustalono na podstawie ubrania. Wszystko wskazuje na to, że jest to fatalny finał poszukiwań zaginionej 88-letniej mieszkanki Bełchatowa. 25 czerwca wyszła z domu i ślad po niej zaginął. 88-latkę uchwyciły jeszcze kamery monitoringu miejskiego na ulicy Kościuszki. To najprawdopodobniej zwłoki tej kobiety odnaleziono w sobotę. Smutny finał poszukiwań 88-letniej bełchatowianki. Policjanci z Wydziału Kryminalnego na podstawie ustaleń, które między innymi dzięki właśnie mediom naszym lokalnym mogli przeczytać bełchatowscy mieszkańcy, zawęzili nam miejsce poszukiwań. Policjanci w weekend, w sobotę udali się właśnie w ten rejon i w okolicach działek za osiedlem Binków zostały ujawnione zwłoki starszej kobiety. Niestety na chwilę obecną potwierdzamy, że jest to nasza zaginiona 88-latka po cechach i ubioru i rzeczach osobistych, które miała przy sobie. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone w prosektorium naszego szpitala do dalszych badań. Sekcja zwłok, którą zlecił prokurator, da odpowiedź prawdopodobnej przyczyny śmierci. Był pijany, nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu, dokumentów ani aktualnego OC. Wiózł dzieci i spowodował zdarzenie z innym samochodem, w wyniku czego troje poszkodowanych trafiło do szpitala. To przykład skrajnej nieodpowiedzialności kierowcy, którego podróż zakończyła się w Jastrzębicach w gminie Rusiec. Wczoraj 22.10 w miejscowości Jastrzębice w gminie Rusiec doszło do zdarzenia drogowego. Na drodze powiatowej poruszały się z przeciwnych kierunków dwa pojazdy. Jeden pojazd to Opel Vectra prowadzony przez 31-letniego mieszkańca gminy Kiełczygów. Drugi pojazd to Audi A4 prowadzone przez 20-letniego mieszkańca Bełchatowa. W pewnym momencie kierujący samochodem Vectra na prostym odcinku drogi zaczął zjeżdżać do osi jezdni. Widząc to, kierujący samochodem Audi A4 próbował uniknąć zderzenia, jak najbardziej odbił w prawo, jednak i tak doszło do bocznego kontaktu tych pojazdów. W wyniku tego zdarzenia ogólnych potłuczeń doznały trzy osoby podróżujące samochodem Opel Vectra, w tym niestety dwoje dzieci, 4- i 2-letnie. W badaniu na zawartość alkoholu okazało się, że kierujący Oplem Vectra miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo nieważne prawo jazdy, brak badań technicznych, jak również nie posiadał przy sobie ważnej polisy OC. Mężczyźnie zostały postawione zarzuty, zarówno zarzut z artykułu 178a kodeksu karnego, czyli prowadzenia pod wpływem alkoholu pojazdu mechanicznego, jak również z artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenie na utratę zdrowia lub życia, a chodzi tu konkretnie o osoby, które były przewożone, a były to jego dzieci. To był burzliwy weekend dla Straży Pożarnej. Przez 2 dni strażacy interweniowali blisko 40 razy, głównie na terenie gminy Zelów, do powalonych drzew i połamanych gałęzi. Nadal dla województwa łódzkiego obowiązuje alert pogodowy 2. stopnia. Możliwe są gwałtowne burze ze silnymi opadami deszczu i wiatrem do 110 km na godzinę. Wyjazdów, zgłoszeń do Straży Pożarnej dużo. Łącznie 39 takich zgłoszeń dostaliśmy. Rozłożyło się to mniej więcej równomiernie i w sobotę, i w niedzielę, chociaż wichura przeszła nad naszym terenem faktycznie w sobotę. Sensu stricte wszystkie te zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, zwisających drzew nad budynkami, domkami letniskowymi, natomiast należy tu mówić o dużym szczęściu, gdyż no nie spowodowało ono jakichś takich dużych strat. No nie odnotowaliśmy jak zdarzenia, w którym by te straty jakieś były drastyczne. Który teren powiatu bełchatowskiego najbardziej ucierpiał? No tutaj gmina Zelów, miejscowość Kolonia Kaczmy. Praktycznie wszystkie zgłoszenia dotyczyły tej miejscowości.
Ta pogoda nadal nie jest stabilna, nadal obowiązują alerty pogodowe. Dokładnie tak, mamy potwierdzenie z Łodzi i też nasze województwo jest w tym alercie pogodowym. Czyli kiedy ewentualnie możemy się dzisiaj spodziewać porywistych wiatrów, burz, jakie są te ostrzeżenia? Ostrzeżenia mamy na dzień dzisiejszy, natomiast jeżeli te ostrzeżenia będą przedłużane, to tę informację dostaniemy jutro rano. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna organizuje w każdej ze swoich filii przynajmniej raz w roku kiermasz książki przeczytanej. Tym razem odbędzie się on w bibliotece w Grocholicach. 21 lipca w godzinach od 10 do 18 dosłownie za kilka złotych będzie można kupić książki różnego typu, od typowych czytadeł po leksykony, powieści i słowniki. 140 kolarzy z 30 klubów stanęło na starcie wielkiego wyścigu o Nagrodę Bełchatowa. Wyścig zorganizowano w sobotę. Ten wyścig zgromadził kolarzy reprezentujących kluby z Polski, Niemiec i Ukrainy. Ścigali się w dwóch kategoriach – junior oraz elita Orlik. W kategorii elita wystartowało 96 licencjonowanych zawodników. Do pokonania mieli 130 km. Szybko od peletonu oderwała się czołówka. Pierwszy linię mety przekroczył Jarosław Marycz, drugi był Szymon Krawczyk, a trzeci Adam Banaszek. W młodszej kategorii wiekowej junior wystartowało 49 zawodników, którzy ścigali się na dystansie 94 km. Najszybszy był Filip Prokopyszyn przed Mikołajem Koniecznym i Jakubem Wanginem. W trakcie trwania wyścigu przeprowadzono zawody dla najmłodszych, gdzie rywalizacja była równie zacięta i nie brakowało emocji. Dawaj, Kuber! 335, już patrzymy na ten numer, to jest Marcel Średziński, najlepszy. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy.